Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak w kolejnej odsłonie afery ze Skokiem Wołomin, czyli z naszymi pieniędzmi, które nam odparowały w sposób niewidzialny dla nas. W związku z tym nie męczy nas ta afera, a to być może największa, chyba nawet największa afera finansowa w Polsce, która zabiera nam przyszłość. Kochani, mam pytanie tutaj do panów zrzeszonych wokół Stowarzyszenia imienia Świętego Michała Archanioła z mieczem. Kim byli prezesi, kim są prezesi poszczególnych skoków, bo to taki prezes przecież odpowiada za uwięzieniem w razie czego. Kim byli prezesi, że nie bali się doprowadzać do złej kondycji tych instytucji? No cóż, system SKOK był tak w zamyśle skonstruowany, że tak naprawdę widać, życie pokazało, że nic tym prezesom nie grozi nawet w upadłości tak masowej, no bo upadłość czy likwidacja połowy kas SKOK to rzeczywiście bez precedensu, można powiedzieć, zdarzenie i nie można tutaj stawiać tezy, że to zdarzenie, które ma jakiś walor przypadkowości. O prezesie tym najsłynniejszym, Mariuszu Gaździe, już powiedzieliśmy, kim był i kto go chroni. Może nie w 100%, ale ten człowiek po prostu miał za zadanie odegrać rolę figuranta, odegrać Gazda, rolę tego prezes SKOK Wołomin, owczarz z wykształcenia. Naczelnego słupa. Tak, podaje się, że miał wykształcenie techniczne. No. Nie wiem, czy to wykształcenie miało cokolwiek wspólnego z bankowością, ale to nie o to chodzi. Może powiem tak, ten system był tak skonstruowany i potem ewoluował w takim kierunku i potem został zunifikowany z systemem bankowym po to, żeby było można łatwo i bezkarnie te pieniądze stamtąd wydobyć. Kolejni prezesi, no, to byli ludzie generalnie odgrywający rolę figurantów na tych stanowiskach. Mamy szereg, jak się ten system zaczął walić i zaczęli do nas, nie z samego SKOK Wołomin, ale z innych skoków, dzwonić ludzie poszkodowani przy okazji tak zwanej odpowiedzialności tytułu podwójnych udziałów, bo jeszcze taki smaczek tutaj jest dodatkowy, że nie dość, że zaraz wytłumaczymy o tym. Nie dość, że upada kasa SKOK, to jeszcze członkowie tej kasy są posądzani o to, że mieli realny wpływ na kierowanie tą kasą i to nie żaden prezes ani szef kasy krajowej SKOK czy zarząd tej kasy jest odpowiedzialny, ten, który ma rzeczywiste narzędzia do nadzoru, ale zrobili sobie odpowiedzialnych z szeregowych członków i tenże syndyk, ten syndyk nienaruszalny, syndyk Lechosław Kochański wymyśla taką wykładnię, która pozwala kilkaset tysięcy ludzi, bo to już jest kilkaset tysięcy ludzi tych upadłych kas, ścigać po całej Polsce przed sądami, zabierać im emerytury, renty, wynagrodzenie, wchodzić im na konta. Czyli tych zwykłych udziałowców członków SKOK, te udziały, które próbowano od pana, żeby pan wpłacił, jak się pan chciał zapisać, to każdy musiał te udziały wykupić. I wymyślono sobie taki bardzo prosty wytrych we współpracy z tymi pseudourzędnikami z nadzoru finansowego, jak pan Zdzisław Sokal z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, że przy okazji tej masowej upadłości złoimy jeszcze raz tych wszystkich członków SKOK, żeby oni się dorzucili de facto do tego BFG jeszcze dodatkową opłatą. Bo powszechnie my to tak rozumiemy, że udziałowcy nie stracili tych oszczędności swoich drobnych. Nie mówię o oszczędnościach, mówię o, bo to zostało wypłacone z BFG, mówię o tak zwanych wkładach członkowskich. Wpisowe, to co pana chciano. Ach. Tak, tam trzeba było kupić udziały członkowskie, jak w każdej spółdzielni, od 30 zł do... I to wpisowe wszyscy stracili, tak? Z definicji stracili wszyscy, ale ten syndykat zbrodni, bo tak to trzeba określić, wymyślił jeszcze coś takiego, że jeszcze z racji tego, że był nieprecyzyjny napis w tej platformerskiej ustawie modyfikującą ustawę o SKOK, ustawie Neumanna z 2012 roku, nieprecyzyjny zapis, który daje możliwość podniesienia tej odpowiedzialności członków do podwójnej ilości tych wkładów członkowskich. Wymyślono sobie, że po upadłości to obowiązuje kompletny absurd fekowany przez wszystkich
prawników, specjalistów od prawa spółdzielczego i prawa upadłościowego, ale z racji, że syndyk Kochański jest poza prawem, on może dowolną upadłość Pan Sławomir ustalić. Neumann, ten frontman, główna twarz Platformy, zrobił takie przepisy, które jakby no, na pierwszy rzut oka gwarantowały bezpieczeństwo finansowe. No bo po to one zostały jakby w zamyśle. Musieli jakoś to usprawiedliwić, tak? W zamyśle spodziewano się zapewne, że te kasy będą miały problemy, ale nie o tym chciałem mówić. Ta podwójna odpowiedzialność i tu rola syndyka to jest rzecz już zupełnie nieprawdopodobna, ponieważ upadla się ten naród okradzony już w stopniu już chyba niebywałym, bo jeszcze każe się im, tym okradzionym, płacić zamiast tych przestępców. Wróćmy do prezesów. Wracając do prezesów. Przy okazji tej podwójnej odpowiedzialności i tego masowego zjawiska, bo ci ludzie są wszyscy członkowie SKOK ścigani przez sądy jak przestępcy, prawda, odpowiedzialni za zarządzanie. Zamiast prezesów, zamiast Kasy Krajowej, to oni są ścigani. To do nas zaczęli się zwracać z różnych kas, z Kasy Kujawek, o której Pan wspominał, akurat nie, bo pewnie ten prezes. No sprawa tutaj w Łucachu jest zamieciona, można powiedzieć, pod dywan. Zamieciona lokalnie, ale zaczęli się zwracać i mówić nam o procederze, który był forsowany przez Kasę Krajową SKOK, o zachęcaniu ich jako tych zarządów, członków zarządu, tych mniejszych kas, do tego, żeby szli w kierunku podnoszenia, namawiania ludzi, członków, do podnoszenia tej kwoty tych udziałów członkowskich. Nawet były sytuacje, jak w SKOK-u chyba działającym tam gdzieś na Śląsku, w piekarach śląskich, nie pamiętam w tej chwili nazwy tego SKOK-u, ale były takie sytuacje i mamy to w zeznaniach tych ludzi, że byli zachęcani przez Kasę Krajową i KNF do tego, żeby podnosić te udziały członkowskie i nagle zyskując na tym jakby większe oprocentowanie lokat i tak dalej, i nagle się okazuje, czyli podobny mechanizm jak w GetBacku, podnoszenie tych wkładów członkowskich, nie do 30, 50, tylko na przykład 100 tysięcy złotych można sobie wykupić udziały i nagle okazuje się, że rok później jest upadłość tej kasy, czyli traci pan te 100 tysięcy złotych udziału i jeszcze syndyk każe panu drugie 100 dopłacić, czyli de facto stracił pan całe oszczędności, nic BFG do pana nie dołożyło, majstersztyk, prawda? Tak. Próbują tuż przed upadłością, wiedząc, że to się rozgrywa. Czyli jeszcze na etapie namawiania do podnoszenia udziałów członkowskich w SKOK urzędowym już wiadomo namawianiu. Było, że SKOK jest w fatalnej finansowej jest, kondycji. Tak jest, takie było zjawisko. Ci ludzie nam o tym opowiadają z tych SKOK-ów i upadłych i tych, które to zjawisko dotknęło, że rzeczywiście takie praktyki urzędnicze miały miejsce i one, i źródło było i w KNF-ie, i w Kasie Krajowej. To nie są żarty, bo to są instytucje odpowiedzialne za nadzór. Widać, że one nadzorują to, żeby pan jak najwięcej stracił, poniósł jak największą stratę jako członek, uczestnik tego rynku, a żeby oni jakby wymsknęli się z tego. I jeszcze jeżeli porównamy to do ostatniej afery, która się chyba pojawiła 2 tygodnie temu, nagłośniona przez Gazetę Wyborczą, że te 300 milionów, które tam było odłożone w tak zwanym funduszu stabilizacyjnym Kasy Krajowej na wypadek tych perturbacji, zostało w 2012 roku, zaraz po wejściu chyba ustawy tej o nowelizacji ustawy o SKOK, czy tuż przed nią, a przed pierwszą upadłością z kasy wspólnota, bo to była pierwsza upadłość, zostało przeksięgowane przez Kasę Krajową na inne konto. Czyli po prostu jeszcze rąbnęli te 300 milionów gdzieś. Nad tymi wszystkimi skokami jest jeszcze jeden centralny SKOK, tak? Kasa Krajowa. Oczywiście Kasa Krajowa, która de facto zarządza, tak jakby zarządzała i sprawała ten mandat kontrolny. To tak naprawdę prokuratura powinna się zwrócić do Kasy Krajowej, tam wykonać przeszukania, tam sprawdzić, czy ten nadzór nad SKOK-iem Wołomin odbywał się w sposób prawdziwy, bo my ze swojej strony społecznej, dam taki przykład, we wrześniu 2015 roku na podstawie danych ujawnionych przez syndyka zrobiliśmy statystykę tych kredytów, które zostały stamtąd wyłudzone, statystykę akcji kredytowej, jak ona rosła, statystykę wskaźników przeterminowania. Ta sprawa miała być poruszona, przedstawiona na forum sejmowym i została zablokowana. Rzekomo posłowie PiS-u wtedy, pan Jerzy Schmidt, mieli tą sprawę przedstawić, przynajmniej tak nam to nagłaśniali,
podejrzewamy w tej chwili, znając kontekst tego, że to było zwyczajne ukartowane, że ani PiS, ani PO, czyli ani KNF nie był zainteresowany pokazaniem swojej roli, ani Kasa Krajowa swojej roli w nadzorze. I taka prezentacja została przez marszałka Kuchcińskiego wycofana z Sejmu w ostatniej chwili. To są rzeczy nieprawdopodobne, które mówią o tym, jak na etapie nadzoru, bo pan zapytał o prezesów, rozumiem, że w kontekście tego, co to nie. byli za ludzie, czy to byli jacyś pasterze wyciągnięci gdzieś do golenia owiec. Czy to były jakieś słupy, na zasadzie lump wyciągnięty ze Śródmieścia, jak to w tych aferach związanych z odzyskiwaniem kamienic, czy wyłudzaniem kredytu się brało takiego lumpa i na lumpa się brało telewizory, tylko, samochody. Tylko nie mówmy się, bo to... Mówię o tych kolesiach. Bo tych lumpów, no pan senator Bierecki nie jest kolesiem, bo tych lumpów, a był osobą decyzyjną i tak było tam ustawiony nadzór nad kasami SKOK, że prezes Kasy Krajowej miał głos decyzyjny, tak naprawdę rządził jednoosobowo. Jeżeli wyznaczał sobie takie osoby, jak pan Mariusz Gazda, który w zeznaniach teraz przed prokuraturą opowiada, że on nie wiedział w ogóle o żadnych przestępstwach SKOK Wołomin, bo jemu system komputerowy pokazywał, że tam nie ma żadnego zagrożenia, że jest 20% maksymalnie zagrożenia, a się okazuje, że 93% brakuje w kasie, prawda? To czy to był, a pokazaliśmy, że pan Mariusz Gazda był świadomie na to stanowisko przez kogoś tam wyciągnięty. Są dwa warianty. Jeżeli 93% pieniędzy ginie z kasy, to albo jest to robione gwałtownie, czyli mamy tutaj element premedytacji, że ktoś specjalnie wypycha te pieniądze ze SKOK-u, udziela dziwne kredyty, albo działo się to tak długo, że no nie mógł tego nikt nie zauważyć, czyli też ktoś powinien dostać odpowiednie zarzuty. Historię znamy, więc działo się to tak długo dokładnie, był ten drugi wariant ćwiczony, ale miało się to stać dzięki działaniom medialnym pana Macierewicza i spółki, czyli mówiąc o tym mitycznym WSI gonienia króliczka, miało się dziać tak, żeby społeczeństwo łyknęło to, jak ten przysłowiowy pelikan i pobiegło za tym WSI, a ci, którzy to zaplanowali, którzy w tym brali udział ze wszystkich opcji politycznych, żeby pozostali jakby poza podejrzeniami i zrobili z nas zwykłych wariatów. I to te nasze spotkania w prokuraturze, przechodząc do tego, co się dzieje w tym postępowaniu upadłościowym teraz, o tym dokładnie świadczą. O tym, że jak jesteście my jesteśmy tymi wariatami. Jak jesteście odbierani, czy jako wariaci, czy jako porządni ludzie, będzie świadczyła ilość lajków i unlajków pod filmem, jak i komentarzy. Także spokojnie, panowie, nie macie nic związanego z wariatami. Nie dajcie sobie tego wmówić. Ja mam takie jeszcze pytanie. Skąd tyle pieniędzy w SKOK Wołomin się wzięło? Czy te pieniądze się wzięły od tych drobnych mróweczek, które... Z dwóch źródeł. Z akcji kredytowej, depozytowej, reklam, które były generowane i złej kondycji banków od roku 2008, bo powtarzam, że to był kryzys bankowy, a w skokach była wyjątkowa prosperita, która nikogo nie dziwiła. Ale łącznie. Skąd same pieniądze? Skąd same pieniądze? Od deponentów, zebrane z rynku, od deponentów. Czyli ta propaganda w mediach spowodowała... Bo deponentom dawało się troszeczkę większy procent, natomiast kredytobiorcy dostawali oszałamiająco ogromne obciążenie procentowe swoich kredytów. I brali te kredyty? Tak, te kredyty, które... że w banku były na lepszych warunkach, to oni brali w SKOK-u? Brali oczywiście, dlatego, że te kredyty były ustawione wszystkie, że robiła to określone... Czyli weź nawet na 20% w skali miesiąca, pana, a i tak nie będziesz musiał oddawać? Tą akcję koordynowała ścisła, wąska grupa ludzi. Te pieniądze miały być wyprowadzone. Gdyby pan poszedł tam i chciał wziąć kredyt, to nie, bo pan Żak wziął ten kredyt na 17 prawie procent, bo nam mówił go tego pan Sopa, on tylko podstawił swoje dane. Tak to działało, niestety. Panowie, powiem jeszcze słowo, jeżeli mogę, trochę jako uzupełnienie tej wypowiedzi, jak to funkcjonowało. Mianowicie kredyty mogły być tylko udzielane przez osoby wprowadzające. Taką osobą wprowadzającą był pan Sopa, był pan Polaszczyk i było kilku jeszcze innych osób wprowadzających, którzy za wprowadzenie tej osoby,
która z góry już ten kredyt musiała otrzymać, bo takie papiery, czyli dokumenty o zdolności kredytowej były akceptowane, które przedstawiła ta osoba wprowadzająca. Nikt nie wnikał. Panie Henryku, zrozumiałe. Drugi raz pan. A druga rzecz jest najważniejsza, że każda z tych osób wprowadzających za każdy kredyt dostawała prowizję do 200 000 złotych za każdego kredytobiorcę. I dalej. Kasa krajowa więcej. Jeżeli dostawała, ja dokończę, jeżeli dostawała tą prowizję, to w przypadku spłat kredytów była odpowiedzialna za spłatę przez tego kredytobiorcę poszczególnych rat kredytowych. Czyli ten, kto brał prowizję, musiał się potem martwić, czy koordynator tak zwany. Żeby te raty namaszczony przez niego kredytobiorca odpowiednio spłaca. I wtedy on wybierał, kim był który, pan, którego... Kim pan Bierecki jest w całym SKOK-u, senator Prawa i Sprawiedliwości? Wieloletni prezes Kasy Krajowej SKOK. Tej najwyższej, tej ponad tymi dziwny sposób, i to też jest zadziwiające, bo wszyscy to wierzą, że on został z Kasy Krajowej SKOK usunięty w 2012 roku. Otóż okazuje się, że niezupełnie to jest prawda, że tam był przy jego wyborze kolejnym na kolejną kadencję w 2012 roku celowo popełniony pewien błąd proceduralny w tym wyborze, którego on potem no, formalnie z błędem został wybrany, że de facto nie został wybrany i w ten sposób wymiksował się i teraz wszystkie pytania do niego, które były kierowane, no proszę to państwa, nie do mnie, państwo, to do następnego państwo prezesa. Kierujecie je do mnie, ale to pan Matusiak jest z tym wszystkim. Ja nie mam z tym nic wspólnego od 2012 roku. Ja napisałem w 2012, że tam jest WSI SKOK Wołomin. Przecież to jest oczywiste. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Przyznacie państwo, że gra jest wyjątkowo skomplikowana, perfidna, bym powiedział. Kochani, jedno... Więcej, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, bo nie chcę tu przerywać toku myślowego. Sytuacja była tak pomyślana, że dla wybranych kredytobiorców inny kredytobiorca był szukany przez tą osobę odpowiadającą za danego kredytobiorcę, żeby musiał wziąć kredyt i pokryć raty kredytowe w czasie dogodnym do spłat przez następnego kredytobiorcę. Tak, nazywa się to funkcją rolowania kredytów, czyli mówiąc w skrócie, cała akcja kredytowa SKOK Wołomin polegała na tym, że kolejne brane kredyty spłacane były wyłącznie odsetki od tych kredytów. Nikt nie myślał w ogóle o spłacie kapitału, bo kapitał wyjeżdżał już do zadłużenia. Wyjeżdżał już do przysłowiowej Magdalenki. To, że pan Sopa ma zarzuty na 70 milionów, to bzdura, ponieważ uczestniczył w tej akcji jako koordynator do wyłudzenia kwot znacznie większych. To, że brał udział we wcześniejszych innych aferach, świadczy o tym, że był znany ogólnie prokuraturze i nawet chwalił się tym, że zmienia prokuratorów w tych postępowaniach wcześniejszych. Więc proszę zwrócić uwagę na to, że to, co się... dotrzeć do tych prokuratorów, którzy zostali odsunięci. My dotarliśmy do tych prokuratorów i do tych osób, które we wcześniejszych aferach w Banku PKS i BP brały udział. Chcę tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w tej chwili, w tej sprawie, to, że w prokuraturze brudnowskiej ukręcana jest ta sprawa, że są specjalni prokuratorzy, tak jak pan wspomniał, pan Henryk, przeznaczani do tych, którzy są tymi słupami VIP i oni są niewinni, a to ten, który został wkręcony, jest uznawany za przestępcę. Niech pan powie może o tym, jaki układ w prokuraturze pan spotkał Brudnowski. Co się tam dzieje po tej dobrej zmianie? Mianowicie jeden z tych VIP-ów spłacił zaledwie od 2011 roku jedną ratę kredytu kapitałowego. Natomiast z góry to było już... A to, że to był kredyt? 3 700 000. Kredyty idące w takie kwoty. 3 700 000. Natomiast ja jako dłużnik
rzecznik rzeczowy, zostałem przez pana Sopę i pana Grigęcia, konkretnie nazwiskami mówię, zaplanowany do pokrycia jako dłużnik rzeczowy dawca z nieruchomości, którą... Czyli tamten tylko radkę na, po wielkiej prośbie, a do pana się wjeżdża z komornikiem. Tak. Bez czynienia windykacji do pana Grigęcia jako kredytobiorcy. I nikt z polskich władz nie przejmuje się tym, nie, że polskiego przedsiębiorcę w tym momencie niszczy się, usuwa się z rynku gospodarczego, a facet, który tylko żongluje finansami, jest bezkarny. Nie tylko z rynku gospodarczego. Ci politycy osłabiają polską gospodarkę. Nie tylko. Cały majątek jest zabierany tak jak mnie. Cały dorobek 70 lat życia. Bo zgromadzony majątek przez 70 lat w wyniku działalności gospodarczej prawie 30-letniej jest momentalnie przejmowany przez syndyka. To jest cel postępowania upadłościowego. Przejąć majątek tych, taki dodatkowy, tych, którzy zostali wkręceni w ten, w to, w te, podpuszczeni, wkręceni i chronić tych, którzy tą akcję organizowali. Bo skoro pan Grigięć zostaje wyznaczana mu specjalna ścieżka postępowania. Oddzielna i pani, od pozostałych. Tak jest, i pani prokurator, nazwisko Łopińska-Kiełek, żona prokuratora Kiełka, który od początku w Brudnowskiej w tej samej prokuraturze prowadzi postępowanie przeciwko tak zwanym słupom, zajmuje się tą sprawą i pana Żaka oskarża, jak on składa zawiadomienie na Grigięcia, że to i on został oszukowany przez Grigięcia, to jego traktuje jako przestępca, a Grigięć jest święty. To znaczy o tym, że prokuratura pod kontrolą prokuratury krajowej prowadzi specjalną rozgrywkę, wyznacza specjalnych prokuratorów, którzy mają chronić tych przestępców VIP, ale a cały wskazywać czas, takich ale jak cały Żak. Czas traktujemy prokuratora generalnego, czyli pana Ziobrę. Ja mam wątpliwości, czy pan Ziobro ma świadomość tego, czy ma świadomość na pięknej latającej wyspie? Momencik, czy ma świadomość tego, co robią jego zastępcy? Jeżeli ma, to tak. Panie redaktorze. Ostatnio często widzę pana Ziobrę w mediach, na różnego rodzaju konferencjach, no, ma mnóstwo czasu, żeby się zainteresować największą aferą gospodarczą Polski. Panie redaktorze, ja dokończę, jak to wygląda. Mianowicie, kiedy ja osobiście wystąpiłem przeciwko biorcy kredytu, że świadomie, z zamiarem wypełnia treść artykułu 286 jako świadome wyłudzenie kredytu bez chęci, bez zamiaru jego spłaty, prawda? I to jemu się wytacza zarzuty, dlatego że zrobił, że posłużył się fałszywymi dokumentami co do zdolności kredytowej, natomiast ani syndyk, ani nikt nie żąda od niego spłaty bieżącej rat kredytu. Nie, właśnie rzecz w tym, że idą od razu roszczenia do dłużnika rzeczowego. Natomiast gdy wystąpiłem... Mówię, ludzie mogą nie rozumieć tego, bo my obywatele, my Polacy jesteśmy ścigani za 50 groszy niedopłaty, no, tak, a tu... Tak. To są milionowe kwoty. Gdy ja występuję do prokuratury z zażaleniem, że w pierwszej kolejności powinni żądać zwrotu przez kredytobiorcę, to prokuratura mi mówi, że on nie może spłacić, bo on ten kredyt przekazał panu Sopie. W związku z tym ja muszę spłacić ten kredyt. Więcej, moje doniesienia się, można powiedzieć, robi w ten sposób, zresztą niepoważne, że ja jestem nieodpowiedzialny. Robi się ze mnie, inaczej mówiąc, przestępcę nieodpowiedzialnego, który żąda, żeby kredytobiorca ten kredyt mógł spłacić. Ja bym jeden wątek jeszcze pociągnął dotyczący prokuratury brudnowskiej, ponieważ tam, wierząc na początku w to, że te rządy Prawa i Sprawiedliwości będą
tą zmianą i to zresztą tak było, w reklamówkach tak było. Obiecywano nam, że sprawa skoku wołowym jest priorytetowa, tym się zajmiemy natychmiast po dojściu do władzy. Jeżeli my zobaczyliśmy, w co gra od początku syndyk Kochański, zbaranieliśmy, że on chce te wszystkie, cały ten portfel kredytowy sprzedać tym przestępcom de facto z wolnej ręki. Wtedy my oczywiście jako deponenci tracimy możliwość dochodzenia swoich wierzytelności i to jest pierwsza upadłość bankowa, która ma iść taką ścieżką, bo tak sobie wymyślił ten aparat przestępczy de facto, który domyka postępowanie upadłościowe. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury na to, że syndyk łamie prawo. Prawo upadłościowe, zwyczajne. My niczego nie chcemy więcej, tylko egzekwowania prawa, bo tak to wymyślił ustawodawca, że musi być sprzedany majątek po upadłym banku w przetargu po to, żeby wykluczyć jakąś kolejną ustawkę przestępczą, taką jak tutaj się robi. To jest wszystko logiczne i to jest prawo przedwojenne. Składamy to zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. To postępowanie toczy się od roku 2015 właśnie w tej brudnowskiej prokuraturze, specyfika taka praska prokuratura na ulicy Brudnowskiej. Tamto postępowanie jest prowadzone przez prokuratora Masło. Zbigniew Ziobro osobiście nas zapewnia, że on wyznaczył najlepszego prokuratora. Rzeczywiście pan Masło był renomowanym prokuratorem. On mówi nam, byliśmy wielokrotnie przesłuchiwani przez niego, że 2-3 miesiące i postawi zarzuty w tej sprawie dotyczącej syndyka Kochańskiego. I po miesiącu pan Masło znika z prokuratury Brudnowskiej. Zostaje odwołany. Zostaje Panie odwołany. Marcinie, zostaje kim na z jego... wykształcenia jest Zbigniew Ziobro? Piekarzem? To jest kwestia, czy pan Zbigniew Ziobro ma władzę w prokuratorze. Jeżeli, no to... proszę pana, ta niestety, no cóż, no, żyjemy w takim systemie, jakim żyjemy. Tej władzy tutaj, tej mafii nie jest tak łatwo odebrać. Oni finansują kolejne atrapy polityczne. No niestety, finansują kolejne... Bo winne jest zło. Chcę tylko dokończyć ten wątek dotyczący Brudnowskiej. To postępowanie toczy się tam przez rok. My jesteśmy przesłuchiwani w otoczeniu takich tuzów, jak syndyk Kochański, jak syndyk skoku SK Banku Wrzesiński, jak szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pan Sokal. Osobiście zeznajemy tam. Jesteśmy niejako oskarżycielami posiłkowymi, bo ten prokurator wzięty z łapanki z rejonu nie jest w stanie zadać żadnego pytania ze strachu. Panie Marcinie. Ja przecież też u pana jestem. Panie Marcinie, zadam panu proste pytanie, bo ja znam odpowiedź na to pytanie, gdyby mi je zadano. Czy gdyby pan został prokuratorem generalnym, ministrem spraw wewnętrznych, ministrem sprawiedliwości, dałby pan radę tę aferę rozcykać? Obawiam się, że gdybym dał radę, to zginąłbym wcześniej w jakimś wypadku samochodowym. Dobrze. A podjąłby się z takim zagrożeniem by pan tego? Bo ja bym się podjął. Zapewne bym I się dałbym radę. Zapewne bym no się... No więc przestańmy czcić ludzi jako szlachetnych i chcących naszego dobra, którzy boją się narazić własnego zdrowia i życia w naszej sprawie. Ja mówię tylko o realiach, jakie się rozgrywają, że ci ludzie mogą być zastraszani, tak jak panu dałem do przykładu. Prokurator zastraszony? Ci ludzie też mają rodziny i ci ludzie dobrze. Zapewne... Panie ja takie, Marcinie, ja takie teksty słyszałem. Panie Marcinie, no. Panie Marcinie przecież panie ja też do pana ja przyszedłem powiem, może, że... z duszą na ramieniu na ten program. Może, bo ja nie jestem prokuratorem, ja jestem... Dobrze. Chodzącym maluczkim człowiekiem. Widzisz, że jest 18 włamanie do człowieka, który może zaszkodzić Kochańskiemu. 18 Kochani. Włamanie w ciągu miesiąca. Kochani. Przecież to nie są żarty. Rozumie Wiem, pan, że... zgadza się, macie rację, ale posłuchajcie, ale być może sami jesteście sobie winni, bo... Że żyjemy w tym kraju, to tak. Nie nagłaśnialiście tej sprawy szerzej. Poczekajcie. Wielokrotnie jako dziennikarz poruszałem się w różnych środowiskach politycznych i poruszam się. Kilkukrotnie, co mnie zdziwiło, gdy byłem w środowisku PiSu, jakaś wigilia, jakieś spotkanie, nagle jakiś facet przy mnie się znalazł, gdzie ja tam wyrażałem zaniepokojenie zachowaniem Macierewicza i z takim tekstem. Kolego, ty na Macierewicza nic nie mów, bo Macierewicz ci tego nie zapomni, a dużo może, ty uważaj. W środowisku PiSu kilkukrotnie słyszałem mafijne teksty. Tak, więc proszę nie sprawiać wrażenia, że tam są gołąbki pokoju, a jakaś mafia wokół nich szaleje, bo jak chcą zastraszyć, to potrafią. To prawda. Jest Panie to... redaktorze, jeżeli mogę, ja mam w nosie zastraszanie, i to pokazałem na antenie CE Powiśle, ujawniając parasol ochronny Prokuratury Krajowej.
Przestałem się bać. I powiem więcej. Na piśmie z imienia, nazwiska podpisałem się, że to jest organizacja przestępcza, zorganizowana grupa przestępcza. Jedna rzecz. Gdyby oni bali się ciebie, już dawno byś nie żył. Prawda. Rozumiesz? Prawda. Więc nie, możesz sobie działać, bo dla nich występujesz jako... Ale nie straszmy też ludzi, kochani, nie straszmy ludzi, bo od tego jest Macierewicz, który rozpuszcza różne tam historie, ile to ludzi nie zginęło przy takiej czy takiej aferze. Nie żartujmy sobie. Kiedyś zapytałem pana Macierewicza osobiście w Sejmie na konferencji, a ile miał ten pan pułkownik, który w tajemniczych okolicznościach zginął, ile miał lat? I Macierewicz, sprytny człowiek, zbystrza od razu, ale to nie ma żadnego znaczenia. Być może nie ma, mówię panie pośle, ale proszę mi powiedzieć, ile miał lat. 74. Niespodziewana śmierć. No nie żartujmy. Kochani, mam takie pytanie. Córka pana Macieja Szczepańskiego wzięła 17 milionów kredytów SKOK, tak? Ma córka takie zadłużenie. Komunistycznego aparatczyka. Na co 17 milionów? Panie redaktorze, proste pytanie. Czy na 17 milionów złotych trzeba mieć zdolność kredytową? Koniec, kropka. To nie o to chodzi. To są ludzie poza prawem. Nie zadawanie pytań, że oni na coś tam... Oni te pieniądze, na co te kredyty były momencik, brane? Oni te pieniądze biorą dla grupy. Te pieniądze zostały na wyłudzone. Co pan Michał Wiśniewski, śpiewak o czerwonych włosach, ale wziął kredyty? Proszę pana, on nie wziął wszystkich nawet tych pieniędzy do ręki na nie dostał siebie, tych pieniędzy. Rozumie pan? Te pieniądze zostały forwardowane tym, którzy wymyślali ten deal. Oni tylko pełnili rolę mniejszych lub większych osiołków. Słupów, dlatego, tak, słupów. Dlatego takich jak na przykład, ile pan dostał z tego pieniędzy? Nic prawie, prawda? Pan... Miało być to... Ale zaraz, to w końcu pan ten kredyt wziął na tą, na tą rozbudowę swojego absolutnie przedsiębiorstwa? Nie. No bo tu odkrywamy zupełnie nowy wątek. Ja ten kredyt formalnie jakby podpisałem, natomiast pieniądze zostały przekazane do firmy pana Sopy, bądź jak osoby. To? Tak, no. To. Pan wziął kredyt, a pieniądze dostał kto inny? Taki dla wspólnej inwestycji, bo to miała być kapitał, który on wniesie do wspólnego działania. I pan tych pieniędzy nie dostał, a jednocześnie komornik do pana przychodzi zabierać panu majątek. Bo ja podpisałem umowę kredytową. To chodzi dokładnie, że jedni wzięli pieniądze, a drudzy mają za to zapłacić. Tak samo jak z członkami SKOK. Myśmy dali pieniądze, jeszcze mamy za to zapłacić. Takiej samej sytuacji jak ja, dziś w jednej ze spraw sądowych jest 27 osób, a ogólnie jest ponad 130. Gdyby wziął te pieniądze, sprawy by w ogóle nie było, bo to normalny człowiek. Nie było takiej możliwości tam, żeby wziąć normalny kredyt z SKOK Wołomin. Nie. 93% akcji lądowała na kontach pomysłodawców, tylko że nie na Cyprze. Dlatego nazywa się SKOK na kasę. Tak, wracając do jednej rzeczy. To jest, panie redaktorze, to jest nie do wyobrażenia. Niech pan wejdzie na kolejne przesłuchanie świadków w sprawie ludzie... 263 przez 17 i są to zaprotokołowane zeznania tych ludzi w sądzie, gdzie zostali oskarżeni o wyłudzenie kredytu, nie otrzymując nawet złotówki. Z ich zeznań wynika... I mają karne postępowania. Tak, tak, tak. Zeznań wynika, że nawet nie widzieli tych pieniędzy. Zeznań świadków, którzy składają zeznania ze SKOK-u, mówili, że te pieniądze bezpośrednio były przekazywane określonym zarządowi w biurze. To ja teraz rozumiem, dlaczego pewni ludzie siedzą cicho, bo być może unikną odebrania im reszty majątku, który się dorabiali przez całe życie. Za to, że będą cicho. Za to, że będą cicho. Ci, no, zaraz, Apoloniusz Steiner, tak? Trener prezydenta Dudy na narty, bo to ważna funkcja prezydenta, trenować się. Do nich syndyk nie puka, bo są cicho. Czyli to są osoby publiczne, znane z mediów, siedźcie cicho, a my od tych drobnych żuczków te pieniążki wyciągniemy, tak? Tak, jeszcze skasujemy... No to przecież pan powiedział, panie redaktorze, na samym początku skasujemy programu ich jeszcze na majątek osobisty, ale przerwaliście mi państwo, a to ważne jest. To postępowanie, które się toczy od 4 lat,
przeciwko syndykowi Kochańskiemu. Ono potem z Brudnowskiej... A czy jednak ktoś się go czepia o coś? Nie, no my złożyliśmy zawiadomienie. Ach, nie ktoś się czepia, tylko my złożyliśmy zawiadomienie i umotywowane i zostało to postępowanie następnie po umorzeniu Brudnowskiej po roku wznowione w Białymstoku u pani prokurator Rulki Sobeckiej. Ona to postępowanie zakończyła chyba bodajże 2 tygodnie temu, czy tydzień. Nie wiadomo z jakim efektem. Zapewne z żadnym. I w Białymstoku się toczyło po to, żeby ktoś z nas się, broń Boże, nie pofatygował tam. I, czy może pan... Koszty transportu. Pan, nie, no to totalna ściema, no bo ci ludzie z prokuratury krajowej, którzy za tym stoją, pan prokurator Janusz Grzyb, pan prokurator Ostrowski czy Święczkowski, są na miejscu. Wiedzieli, komu to postępowanie przekazać po to, żeby się toczyło w interesie, a nie przeciw syndykowi Kochańskiemu. I tak to się dzieje. Dlaczego nie mogło być w Warszawie, gdzie wy byście byli pod ręką? No mogłoby być, ale nie jest. Lepiej kogoś ścignąć gdzieś do Białegostoku, bo to jest wtedy pozór działania, formalne działania są wykonane, a to, że działamy w interesie przestępców, no to tylko my możemy powiedzieć w cztery oczy tym panom, którym przyjmują na przykręcanych krzesłach w pokoju przesłuchań. To możemy powiedzieć, ale to wszystko, co możemy zrobić. Oni wiedzą, że ta sprawa nie zostanie nagłośniona, bo żadne media mainstreamu jej nie nagłośnią, łącznie z takimi... Jeszcze odwrócą uwagę innym tematem. Łącznie z takimi mediami, jak media pana Marcina Roli, telewizja... Nie. Telewizja jedyna taka propolska, to wy, kochani widzowie, jesteście naszymi właścicielami, wpłacajcie tak. Pieniądze. Nie chcę się tym tematem zająć. Panie redaktorze, w Izraelu 24... 3 miliony Polaków, panie Marcinie, w systemie skok zagrożonych Polaków, tak? Nie jakichś tam Czechów, których pan ma w nosie, albo ruskich agentów, których pan ciągle tam jakoś tam wymyśla. I pan... Nie, pan Rola woli puszczać posła Szewczaka i słuchać jego opowieści. No posła Giżyńskiego z PiSu puszcza delegacje słynne. Więc zastanówmy się. Pozdrawiam posła Giżyńskiego. Zastanówmy się, czy ta telewizja w ogóle ma jakikolwiek przełożenie na te hasła niezależna i tak dalej, bo w naszym rozumieniu nie ma. Myśmy mieli tam jeden program i zebrało się konsylium. Próbujemy od kilku miesięcy się tam dostać na drugi program. Niestety jest całkowity szlabat. Skupiono całą taką widownię internetową pod jednym adresem, tak? Bo to, jak ktoś mówi prawdziwie Polska i tak dalej, to jest aż niemożliwe, żeby tak nie było, nie? Panie redaktorze, byłem tam wczoraj. Artur Wilcze Doły. Byłem tam wczoraj. Był pan jednak, a byłem nie, no, wczoraj, Marcinie, ale jednak nie, pan nie, był tam. I chciałem po prostu, żeby wpuszczono nas na antenę i właśnie o tym opowiedzieć, o co pan przed chwilą zapisał. Świetne tematy, propolskie. Nie, panie redaktorze. Sensacyjne. Ale tego nie ma. Nie, okazuje się, że Izrael 24, to nie wiem jaki to jest układ. Po prostu zbaraniałem. No to szkoda, bo to trzeba jednak te układy rozszyfrowywać. Chciałem po prostu poczekać, aż wyjdzie pan Rola, żeby się z nim spotkać, bo z panią Izą niestety rozmowa była puścia maila, który był puszczony z 2 miesiące temu. Oczywiście odpowiedzi żadnej nie było. Więc mówię, dajcie nam konkretny termin, bo nam zdjęto program z anteny, gdzie byliśmy umówieni, na dzień chyba, czy 2 dni, już nie pamiętam, przetargiem. Z której anteny? W Realu. W Realu, Izraelu 24. Był umówiony przed nagranie zdjęciem. Programu. Zaraz, nagraliście program? Nie. Mieliśmy nagrać. A termin się był nie odbyło. Tak. Rozumiem. Nie odbyło się do dnia dzisiejszego. Chodziło o to, żeby nagłośnić sprawę tego przetargu za złotówkę, który rozstrzygnął się niepowodzeniem. Póki co będzie. I nikt nas nie chciał wpuścić, więc dlatego. Jeszcze to nie było poruszane. Panie redaktorze, przed dzisiejszym programem chciałem pojechać wczoraj, konkretnie zadać konkretne pytanie. Czy będziemy mogli z tym tematem wystąpić na antenie? Proszę wysłać maila, my się do tego ustosunkujemy. Powinien to złapać jak pies kiełbasę, panie Marcinie, halo. Nie, ani jedyna kiełbasy. Taka propolska. Pies kiełbasę złapie, ale nie tego tematu skok Wołomin. To nie jest do złapania, to jest do zamiecienia pod dywan. Pan na samym początku sobie odpowiedział. Telewizję, która nie jest telewizją, tylko to jest kanał internetowy, żeby było jasne, sponsorują wy, kochani widzowie, bo to wy nas finansujecie. Jesteście realizacją naszych... Jesteśmy dla was. Dokładnie. Jesteście puszczani. No jak się panu to podoba? Ale momencik, bo jedną, żebyśmy nie używali takich sloganów, bo to widzowie się zniechęcą. Powiem jeszcze jedną historię. Telewizja Republika. Od tej telewizji zaczął się pierwszy występ nasz jako stowarzyszenia w 2015 roku w czerwcu w magazynie śledczym pani Anity Gargas. Wtedy załatwiał to pan oblubieniec, pan minister Macierewicz.
załatwiał nam program, bo było niebezpieczeństwo, że już wtedy ta sprawa mogła być zamieciona. Było to tuż przed, w trakcie kampanii wyborczej, dlatego na tym programie im zależało. Mieliśmy kilka programów w Telewizji Republika. Podam panu, jaki skutek był ostatniej naszej wizycie w Telewizji Republika, bodajże chyba w styczniu, bo my tak naprawdę stoimy, nasze stowarzyszenie, za tym, że pan rzecznik prasowy CBA, pan Kaczorek, został zidentyfikowany jako kredytobiorca SKOK Wołomin, niespłacający wielosettysięcznego kredytu i został za naszym działaniem... Może też go nie dostał, może też... Nie, dostał. Za naszym działaniem został z tego stanowiska usunięty, ale to już musiało się odbyć jakby tak... Publicznie. I co się okazało? Ostatnia nasza wizyta w Telewizji Republika, pani redaktor naczelna, pani Kania, powiedziała nam: wynoście się z tej stacji, ostatni raz was tu widzę, bo wy stoicie za tym, że naszemu koledze Piotrowi Kaczorkowi przez was stała się straszna krzywda, został wyrzucony z pracy. CBA. A my mówimy... Bo wy tropiliście, że facet brał udział w braniu kredytu. Nie my to powinniśmy robić, prokuratura tego oczywiście nie robi, więc społecznym wysiłkiem... To kim jest pani Kania? Pani Kania, no może pan sobie sam odpowiedzieć, kim jest. Może pan... Resortowe dzieci napisała ale książkę, a tu proszę pytanie bardzo... Pytanie jest jedno, czy sama nie jest przypadkiem powiązana towarzysko z tym resortem? Łapaj złodzieja? Niestety tak. I to, że pan Macierewicz jest tutaj, odgrywa rolę niepośrednią w sprawie tej afery, tego krzycz, łapaj złodzieja, to widzi pan, że współpracownicy z Telewizji Republika, z telewizji, z mediów, wysoki poziom życia, z mediów pana Sakiewicza, odgrywają tak zadziwiającą rolę w tej sprawie. Panie redaktorze, a czy nie zastanawia pana jedna rzecz, prosta? No niech pan zobaczy. Pan Macierewicz nie jest ministrem, nie pracuje, jeździ służbowym samochodem, ma kierowcę. Jak to jest możliwe w ramach dobrej zmiany? Może pan mi odpowiedzieć? To są ogólniki wszystko. Przepraszam bardzo, a propos SKOK-u i pana Macierewicza, to jego pupil, pan Misiewicz, jest kredytobiorcą. Ale też wziął kredyt, oczywiście, który my za niego spłacamy. Momencik. Myśmy też jako stowarzyszenie odpalili pana Misiewicza. Bo my ich odpalamy po prostu po kolei. Po kolei. Zamiast prokuratury, zamiast CBA, no bo skoro w CBA siedział na funkcji rzecznika kredytobiorca ja SKOK Wołomin, to jak on mógł to zrobić? Ja myślałem, że Misiewicza to dlatego odwołano, bo on gdzieś tam na dyskotece limuzyną służbową się pojawił. No, prawdopodobnie jechał tam wydawać pieniądze z kredytów SKOK Wołomin. Tak mi media to podały, ale media mi nie podały, te główne media, że on brał pieniądze, które teraz spłacają te wszystkie emerytki, no, bogobojne Panie kobiety. Redaktorze, a co panu podały główne media? Przepraszam, główny ściek mediów. No takie tam coś, ha, 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 Misiewicz, no to ha, 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 mogli, to na to się zgodzę. Bo ja panu powiem jedną rzecz. Czyli Misiewicze, zamiast rzeczowo, logicznie wytłumaczyć... No, rzeczowo, logicznie tu się nic nie wytłumaczy. Ale ci, którzy krzyczą Misiewicze, nic nie zrobią, dlatego że my, tak jak podawaliśmy państwu, cała platforma była poinformowana o tym od 2014 roku. Wszyscy wiedzieli, myśmy ich informowali. Serio? Wszyscy są poinformowani. Nawet chodziliśmy na komisję kilkukrotnie, na komisję, które się odbywały za poprzedniej kadencji Sejmu, komisję do spraw SKOK, którą prowadził pan poseł Święcicki. Doskonale wszystko na tych komisjach od nas wszystkiego się dowiadywali w sprawie afery SKOK Wołomin. Nie kiwnęli palcem. To jest układ wzajemnie się kryjący. Pan Budka był wtedy ministrem sprawiedliwości i za pana Budki we wrześniu został zwolniony z więzienia pan Mariusz Gazda. Za pana Budki. No może kilku też miesięcy... nie wiedział jak pan Ziobro. Panie redaktorze, wracamy do punktu Być wyjścia. Może, tak. Ja akurat miałem okazję jako rzecznik prasowy Stowarzyszenia SKOK-u Wołomin być właśnie na ostatniej rozprawie tutaj, kiedy pan Henryk miał być przesłuchiwany i była przesłuchiwana pani Przewoźna która... wiceprezes SKOK-u. Przydzielała kredyty między innymi... Wiceprezes SKOK-u Krajowego. Wołomin. Tak jest. Nie, Wołomin. Wołomin. Przepraszam. I teraz pan słucha. Pierwsza po panu Gaździe. I teraz pan posłucha. Pewne rzeczy, które usłyszałem na sali, bo odmówiła składania zeznań. Wolała nie ryzykować. Dokładnie odmówiła składania zeznań, ale miała takie prawo, ale sąd przeczytał zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym. I co się okazuje? Gdzie jeszcze wiedziała, że system jest nie do ruszenia. Nie, jeszcze wtedy, więc w ogóle zeznawała. Jeszcze wtedy podejrzewała, że zamiecie się sprawę pod dywan.
I do czego zmierzam? Właśnie chyba to, co pan Marcin powiedział, że chyba była pewna, że się zamiecie sprawę pod dywan. I powiedziała taką rzecz, że jeden z prokuratorów Prokuratury Krajowej powiedział: załatwcie mi etat członka... W 2013 roku, w 2013 roku. Załatwcie mi etat członka Rady Nadzorczej za 10 tysięcy złotych miesięcznie. Mojemu człowiekowi. Mojemu człowiekowi. A ja załatwię, że w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nikt tej sprawy nie ujrzy na oczy. Ona będzie załatwiona. Nie, to zeznała, nie będzie dążył. Tak, zeznała, podała nazwisko przed, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i te zeznania zostały odczytane w mojej obecności. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak wziąć protokół zeznań pani przewoźnej i publicznie nagłośnić nazwisko prokuratora, który zamiata sprawę w prokuraturze okręgowej. Za 10 tysięcy na miesiąc. Za 10 tysięcy na miesiąc. No panie redaktorze, no na samym początku programu... I pewnie pan Ziobro też nic na ten temat nie wie, bo oni nie oglądają mediów. No to wiecie, kiedy się okazuje, że oglądają media? Jak się któryś z dziennikarzy czy ich kontrkandydatów przejęzyczy i pomyli na ich temat, wtedy od razu jest pozew. Panie, tak. Wtedy nagle się okazuje, że to akurat tak. Oglądali. Panie redaktorze, sytuacja jest bardziej jeszcze prosta i bardziej taka no, dziwna, że nikt tego nie realizuje. Wszystkie posiedzenia sądu w zakresie przesłuchania świadków są jawne, nie są wyłączone z jawności. A taki mały komunikat w Realu 24, przyjdźcie na rozprawę. Wystarczy, nie ma takiej możliwości. Wystarczy tylko, żeby jeden z redaktorów, jeżeli są to postępowania jawne, określonych świadków zrelacjonował 10-15 minut albo przeczytał te zeznania. Panie redaktorze, a jaki problem? Ale nikogo nie ma, nikt tym jaki nie jest problem, zainteresowany. Żeby z Realu 24 przyszedł redaktor na rozprawę jawną, albo z mediów narodowych od pana Jelonka i po prostu posłuchał. Tematów by mieli na miesiąc. Panie redaktor, co dzień by mieli. Codziennie mieliby. I co pan widzi? Czy cokolwiek? Wie pan, no lepiej politykę historyczną rozgrzebywać, tak. Albo jakiegoś wpuścić byłego pułkownika służby bezpieczeństwa, który będzie odwracał uwagę. No świetnie pan to powiedział. A jednak Macierewicz, a jednak PiS. Proszę pana. Ja się dziwię tej Konfederacji, świetnie, że tak naiwnie... Świetnie pan to ujął. Temat zastępczy zawsze się znajdzie. Tak jak na przykład w kościele pedofilia jest zastępczym tematem, żeby odwrócić uwagę od grabieży majątku narodowego. W mojej ocenie najważniejszy jest skok, a reszta już przecież sene wrati. A tu jeszcze możemy zareagować. To nie, przemilczmy temat. Bo to trwa. Trzyma go pod dywan. Romana, bo tu są umoczeni ludzie z pierwszych stron gazet, właśnie tak jak mówiliśmy. O tych ludziach z pierwszych stron gazet w następnej części naszej audycji zrobimy krótką przerwę. Dziękuję państwu za dotychczasowy czas.